Witajcie, kochane dziewczyny. Czas płynie nieubłagalnie. Jeszcze 2 miesiące temu, nie tak dawno, mówiłam o tym, że rozpoczynają się wakacje, a dzisiaj wracamy z wakacji, kończą się wakacje. Nie pytam nawet, czy wypoczęłyście, bo o tym pewnie powiem innym razem, ale dzisiaj krótko właśnie o tym powrocie. Wiecie, zwykle właśnie po powrocie z wakacji czeka mnie w domu wielki rozgardiasz, wypakowanie, pranie, prasowanie, jakieś ogarnianie różnych rzeczy. Tak było też tym razem. Rano myślałam, że tylko coś tam ogarnę i zaraz usiądę, żeby spotkać się z Panem, ale dochodziła do tego jeszcze jedna rzecz. I wiecie, zdarza mi się tak, że gdy zaczynam dzień od właśnie takiego układania różnych rzeczy w domu, to potem nawet nie wiem kiedy, nawet jest to wolny dzień, nie wiem kiedy tych rzeczy dochodzi coraz więcej. I wieczorem nagle uświadamiam sobie, że czas minął, nie wiadomo na czym, że nie spotkałam się w ogóle z Panem, że diabeł skradł mi ten czas, a ja pozwoliłam mu skraść. Zapraszam Was na naszą modlitwę kobiet. Tak było też tego dnia. Byłam właśnie na początku tego całego rozgardiaszu. Był ranek i nagle przyszedł SMS. Otworzyłam tego SMS-a i dostaję od mojej przyjaciółki takie kartki z kalendarza. I wtedy też dostałam właśnie taką kartkę. Rzuciłam na nie okiem pierwsze zdanie. Powiem Wam, że powaliło mnie na kolana. Przeczytałam wtedy: posiedź ze mną przez chwilę. Mam Ci wiele do powiedzenia. Te słowa bardzo mnie dotknęły. Wzruszyłem, zaczęłam Boga przepraszać za to, że to przecież powinno być zupełnie odwrotnie, że to ja powinnam szturmować niebo i prosić mojego Pana, żeby chciał się ze mną spotkać, tak jak to właśnie jest w świecie. Jeżeli chcemy spotkać się z naszym przełożonym, z wielkim tego świata, to już w ogóle trudna sprawa, ale nawet naszym przełożonym musimy się wcześniej z nim umówić, musimy się zapowiedzieć, prosić o to, żeby znalazł dla nas czas. Poza tym nie zawsze jest się mile widzianym i oczekiwanym w czasie tej rozmowy. A zdarza się, że gdy jesteśmy wzywani na dywanik, to ta rozmowa wcale nie przebiega przyjemnie dla nas. A tutaj rzecz zupełnie odwrotna. Król królów, Pan panów, Bóg wszechmogący, stworzyciel wszystkiego, nieba i ziemi, mój oblubieniec, ukochany, zaprasza mnie, mówi do mnie: posiedź ze mną przez chwilę, mam Ci wiele do powiedzenia. Wiecie, zostawiłam wszystko i usiadłam przed Panem. Wiedziałam, że jeżeli chce się ze mną spotkać, ma mi do powiedzenia coś bardzo, bardzo ważnego. Wiecie, usłyszałam słowa: co się stało z Twoją radością? Gdzie podziała się Twoja radość? I zaczęłam się nad tym zastanawiać, pomyślałam sobie, że skoro Bóg po raz kolejny przypomina mi o radości, skoro też po raz kolejny chce, żeby te słowa, które od Niego otrzymuję, żebym je przekazywała dalej, to znaczy, że zależy Mu bardzo na tym, żeby Jego oblubienica, żeby Jego Kościół, żebyśmy my, Boże dziewczyny, Boże kobiety, chodziły w pełni radości. Na początku, wiecie, zawstydziłam się, ale już wkrótce Boża ogromna radość wypełniła moje serce. Wiecie, przypomniałam sobie słowa, które niedawno czytałam, że niebo jest pełne radości, że w niebie trwa nieustanna, wspaniała impreza huczna, która przepełniona jest radością, że niebo jest pełne radosnego świętowania i uwielbiania. I właśnie do takiego radosnego świętowania i uwielbiania zaprasza nas Duch Święty, zaprasza nas Bóg, zaprasza nas Jezus. Radosne uwielbienie w Duchu Świętym jest najskuteczniejszą bronią przeciwko diabłu. Oblubienica pełna radości to oblubienica pełna siły z nieba. Wiecie, Duch Święty skierował moje oczy na psalmy kolejno, psalm 95, gdzie możemy przeczytać: chodźcie, zaśpiewajmy Panu, wznieśmy okrzyk na cześć opoki naszego zbawienia, przyjdźmy przed Jego oblicze z wdzięcznością, wznieśmy do Niego głos w naszych pieśniach, gdyż Pan jest Bogiem wielkim, jest wielkim królem, przewyższa wszystkich bogów. On trzyma w ręku głębie ziemi, do Niego należą wierzchołki gór. Jego jest morze, bo On je uczynił. Jego ręce ukształtowały ląd.
podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy Mu hołd, uklęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą, gdyż On jest naszym Bogiem, my ludem z Jego pasmisk, jesteśmy trzodą, której nie wypuszcza z rąk. I kolejno psalm 96. Śpiewajcie Panu nową pieśń, śpiewaj Panu cała ziemia, śpiewajcie Panu i błogosławcie Jego imię. Dzień po dniu nieście dobrą wieść o Jego zbawieniu. Rozgłaszajcie wśród narodów Jego chwałę i wśród wszystkich ludów niezwykłe Jego dzieła, gdyż Pan jest wielki, godny najwyższej chwały. On budzi lęk większy niż wszelkie inne bóstwa. I dalej, głoście wśród narodów, Pan jest Królem, to On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje. I On sprawiedliwie będzie sądził ludy. Niech się radują niebiosa, niech się cieszy ziemia, niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech wiwatują pola, wszystko, co po nich biega, niech zaszumią radośnie wszystkie leśne drzewa przed obliczem Pana, gdyż nadchodzi, gdyż idzie, aby sądzić ziemię. I psalm 97. Pan króluje, raduj się ziemią, cieszcie się rozliczne wybrzeża. I dalej, usłyszał to Syjon i wezbrała w nim radość. Córki judzkie poweselały z powodu rozstrzygnięć tych, Panie, gdyż Ty, Panie, jesteś najwyższy ponad całą ziemią. Twoja wielkość przyćmiewa znaczenie wszelkich bóstw. I jeszcze psalm 98. Śpiewajcie Panu nową pieśń, gdyż dokonał cudownych dzieł. Jego prawica, tak, Jego święte ramię dało Mu zwycięstwo. Pan objawił swoje zbawienie. Wznieś okrzyk na cześć Pana cała ziemią. Niech tryśnie radość, śpiew i muzyka. Zagrajcie Panu na cytrze, niech zabrzmi melodia. Zatrąbcie i przy dźwiękach rogów wznieście okrzyk na cześć Króla, na cześć Pana. Słowo Boże woła, żebyśmy wznosiły okrzyki radości na cześć Pana, żeby cała ziemia, wszystko co stworzy, oddawało Jemu chwałę, pełne radości, pełne uwielbienia, pełne czci, dlatego że radość w Panu jest naszą siłą. To dlatego, gdy Izraelici wyruszali do walki, na ich czele szli śpiewacy, którzy wznosili radosne okrzyki na cześć Pana, na cześć Boga zastępów, bo wiedzieli, że w tym jest siła, że w radości, która płynie z nieba, jest siła i w ten sposób pokonywali swoich przeciwników. Pan był z nimi, Pan był w tej radości. Wiecie, świat tęskni za radością, świat nie zna prawdziwej radości, dlatego ludzie próbują sobie stwarzać różne powody do radości. Stąd wszelkie imprezy, stąd wszelkie jakieś festyny, stąd kabarety, stąd filmy, komedie. Ludzie tęsknią za tym, żeby się, chcą się pośmiać. To jest jakby naturalne, tak? Chcą w jakiś sposób się cieszyć, ale ta radość jest krótkotrwała, ta radość bardzo szybko przemija i po niej pozostaje jeszcze większy smutek. Tak naprawdę nie chodzi o jakiś uśmiech przyklejony na chwilę do twarzy, ale chodzi o potężną radość, która płynie z głębi serca i której źródłem jest Bóg. Wiecie, ostatnio mówiłam o tym, żeby uczyć się radości, żeby podjąć decyzję o tym, że będę się cieszyć. I to jest bardzo ważne, żeby podjąć taką decyzję, ale dzisiaj chciałam powiedzieć Wam o czymś więcej, o takiej tęsknocie i o takiej radości, która płynie prosto z nieba. W księdze Nehemiasza w 8 rozdziale, w 10 wersie, czytamy słowa: nie smućcie się, niech Pan obudzi w Was radość, ona jest Waszą ostoją. Ona jest Waszą ostoją. Wiecie, w innym przekładzie te słowa zostały przetłumaczone troszeczkę inaczej. I niesamowicie brzmią, posłuchajcie. A nie bądźcie smutni, gdyż radość, którą czuje Bóg, gdy na was patrzy, jest waszą siłą. Jakie to jest niezwykłe, to jest istota rzeczy. To jest źródło, początek i przyczyna radości. To, że Bóg Wszechmogący patrzy na mnie i na ciebie i jesteś Jego radością. Jesteś źródłem Jego radości. I to jest właśnie Twoją siłą. On się cieszy Tobą. On się cieszy zawsze, gdy przychodzisz do Niego. Gdy rzucasz wszystko i spędzasz z Nim po prostu czas. On się cieszy, że chcesz do Niego przyjść, że chcesz z Nim porozmawiać. Wiecie, On się cieszy, gdy właśnie odkładasz, gdy jesteś sobą, gdy
nie udajesz nikogo, kim nie jesteś, gdy po prostu jesteś przy nim szczera. Wtedy on zaraża cię tą właśnie swoją radością. Pamiętaj, że Jezus nigdy cię nie oskarża, nigdy cię nie ocenia. On nie oczekuje od ciebie tego, że będziesz taka jak on. Dlatego nie stawaj przed nim w poczuciu swojej grzeczności, że w poczuciu tego, że nie zasługujesz, by być blisko niego. Oczywiście, że nie zasługujesz. Oczywiście, że jesteś grzeszna. Dlatego nasz tatuś w niebie posłał swojego syna Jezusa Chrystusa, żeby nas uwolnić od tego brzemienia, żeby nas okryć płaszczem swojej jego sprawiedliwości, Jezusa sprawiedliwości. Dlatego możemy śmiało przychodzić do Boga i cieszyć się właśnie tą jego obecnością. Ta radość, która płynie z nieba, daje niesamowitą wolność. Ściąga ciężary z naszych pleców. Sprawia, że pozbywamy się trosk, rzucamy ją u stóp Jezusa i ta radość sprawia, że jesteśmy takie lekkie. Ta radość przyciąga. Ta radość zaraża innych. Ta radość trwa, ona nie przemija. Ta radość, tak jak powiedziałam, daje niesamowitą wolność, ale też powoduje, że patrzymy na różne rzeczy, które nas otaczają, na rzeczywistość z innej perspektywy, z Bożej perspektywy i nie wydają się one nam tak ciężkie i tak trudne. Wiecie, zaczęłam sobie porównywać radość do czasu. Zarówno radość, jak i czas jest to coś, co mamy z nieba. Radość możemy stracić, możemy zmarnotrawić, możemy ją przepuścić przez palce, nie zauważać jej. Możemy ją zmarnować, zamiast dzielić się tą radością, głosić Ewangelię, mówić o tym, że Bóg powołuje nas do radości, że w Nim jest prawdziwa radość. Możemy po prostu tę radość zmarnować. Możemy jej niedoceniać, lekceważyć i również przepuścić przez palce. Radość możemy stracić, gdy oderwiemy swój wzrok od źródła radości, a skierujemy na nasze troski, na nasze problemy. Radości ani czasu nie możemy kupić. Jest to coś, co otrzymujemy właśnie z nieba. Wiecie, chciałabym teraz zaprosić Was do wspólnej modlitwy. Zawołajmy do Ducha Świętego, żeby Duch Święty objawił nam właśnie to, że Bóg cieszy się nami, że Bóg jest rozradowany Tobą i mną. Wiecie, ta świadomość naprawdę wzbudza w sercu ogromną radość. Duchu Święty, ja wołam Cię teraz do każdej z nas, do siebie, abyś objawił nam to, jak nasz tatuś w niebie cieszy się nami. Objawił nam to, żeby to nie była tylko wiedza, ale żeby to stało się rzeczywistością. Żebyśmy rzeczywiście to poczuły, żebyśmy rzeczywiście tego doświadczyły. Takiej radości, która płynie z nieba. Żeby nasze serce było przemienione radością. Panie, żeby nie rzeczywistość, która jest wokół, była przyczyną naszej radości, ale właśnie ta świadomość, że Ty się cieszysz nami, że my jesteśmy źródłem Twojej radości, że nie jesteśmy źródłem Twojego przygnębienia, że Ty, Panie, patrząc na nas, nie jesteś sfrustrowany albo zawiedziony, Boże, ale cieszysz się nami. Cieszysz się wtedy, gdy my mamy utkwiony wzrok naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdy mamy świadomość tego, że to On nas oczyścił, że to On nas zbawił, że to On nas usprawiedliwił, że w Nim jest życie, że w Nim jest zwycięstwo, że w Nim jest radość. Panie, napełniaj taką prawdziwą radością, radością z nieba, każdą z nas, każdą osobę, która teraz modli się ze mną. Boże, tej radości pragniemy, bo ta radość jest naszą siłą. Tej radości jest potężna moc i dlatego diabeł tak bardzo nie chce, byśmy chodziły w radości, tak bardzo nie chce, byśmy się cieszyły, ale będzie nam kładł różne rzeczy pod nogi, żebyśmy się właśnie skupiały na tym, a nie na Tobie i na tej radości, która płynie od Ciebie. Chwała Ci, Wszechmogący Święty Boże, za to właśnie, że powołujesz nas do radości. Chcemy się cieszyć Tobą i wznosić radosne okrzyki na Twoją cześć. Jezu, chwała Ci, bądź wywyższony, bądź błogosławiony, teraz i na wieki. Amen. Kochana dziewczyny, niech ten czas z Panem dzisiaj przepełni Wasze serce taką potężną radością, nie ludzką, ale taką, która płynie z nieba. Życzę Wam tego, sobie również. Błogosławię Wam w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Pa, pa.